Oczekiwaliśmy przyjazdu ojca Maksymiliana. Wszyscy się cieszyli i wszyscy powiedzieli, przyjedzie święty, a myśmy świętego jeszcze w swoim życiu nie widzieli. Artyści sceniczni, filmowi, sportowi, to przecież nie święci, to nie bohaterzy. Gdy ojciec Kolbe przyjechał, jeden z najmłodszych braci zadeklamował piękny wiersz. Kto kocha niepokalaną, ten jest zawsze młody. Ojciec Kolbe był taki uszczęśliwiony, twarz jego taka promienista, że odnieśliśmy wrażenie, że widzimy człowieka, raczej nie człowieka, a Boga w człowieku. Czternastego sierpnia 1941 roku ojciec Maksymilian Kolbe, tak jak pragnął, złożył życie w ofierze. W każdą rocznicę jego męczeńskiej śmierci z kościoła parafialnego w Oświęcimiu wyrusza pielgrzymka, by dojść do obozu, miejsca śmierci świętego. Obchody kończą się w Harmężach, Międzynarodowym Centrum Kolbiańskim. Znajdujemy się w Międzynarodowym Centrum Ojca Kolbego w Oświęcimiu Harmężach, w Sanktuarium Zwyciężającej Miłości. To centrum jest położone na terenie byłego obozu pracy, podobozu Auschwitz, gdzie pracowali więźniowie. Dlatego, że tutaj na tym terenie są rozsiane liczne stawy hodowlane i właśnie więźniowie pracowali przy tych stawach. W czasie II wojny światowej Niemcy rozebrali całkowicie wioskę, pozostawiając nieliczne domy i właśnie tworząc w tej miejscowości wielkie gospodarstwo rolne i rybackie. Tutaj w 90 roku przyszli franciszkanie, a później misjonarki niepokalanej ojca Kolbego. W jakim celu? Otóż niepokalanów znany jest z życia i działalności świętego Maksymiliana Marii Kolbego, zaś to centrum jest tworzone wokół śmierci, śmierci męczeńskiej, tej zwyciężającej miłości. Dlatego nie jest to tylko miejsce rozpamiętywania tych dramatów wojennych, rozpamiętywania śmierci świętego Maksymiliana, ale przede wszystkim podkreślenie, że nawet w takich nieludzkich warunkach można zwyciężać, tak jak dał tego nam przykład święty Maksymilian, kiedy człowiek jest mocny Bogiem, kiedy jest zjednoczony z Panem Bogiem. W kościele w Harmężach w głównym ołtarzu umieszczony jest cudowny obraz Matki Bożej Niepokalanej ze Lwowa, gdzie przed I wojną światową młody kleryk Rajmund Kolbe, późniejszy ojciec Maksymilian, stawiał pierwsze kroki w zakonie franciszkańskim. W swoich notatkach zapisał: na chórze, gdzie słuchaliśmy mszy świętej z twarzą przy ziemi, obiecałem Najświętszej Marii Pannie królującej w ołtarzu, że będę walczył dla niej. Jak? Nie wiedziałem. Przebywając na studiach w Rzymie, Rajmund Kolbe zakłada Rycerstwo Niepokalanej, a po powrocie do Krakowa zaczyna z niemałym trudem wydawać czasopismo Rycerz Niepokalanej. Potem przenosi redakcję do Grodna, a w 1927 roku buduje gród dla Matki Bożej Niepokalanów. 40 kilometrów od Warszawy powstaje klasztor. Najpierw bardzo ubogi, później zmienia się we wspaniałe wydawnictwo. Ojciec Maksymilian jest największym wydawcą prasy katolickiej w Polsce. Ojciec Maksymilian tak mówił swoim współbraciom: modlitwa jest najważniejszą naszą czynnością. Modlitwą wszystko prawdziwie pożyteczne na pewno otrzymasz, ale natrętnie, stale módl się, z coraz większą żarliwością, a Pan Bóg przez cię będzie cuda wykonywał.
Tymczasem sytuacja polityczna w Europie stawała się dramatyczna. Kilka miesięcy przed wojną ojciec Kolbe powiedział do braci: nasi sąsiedzi zawarli pakt przeciwko nam, ale to wszystko w ręku Niepokalanej. Polska będzie miała ciężkie przejścia, ale potęga niemiecka legnie, a ja niedługo będę z wami. Cokolwiek się stanie, będzie dla naszego dobra. Jesteśmy bowiem w takiej sytuacji, że nic złego stać się nam nie może. Cierpienia zewnętrzne i wewnętrzne tylko nas uświęcą. Czegóż nie jesteśmy gotowi uczynić dla Niepokalanej, a choćby nas zabili, bilet gratis do nieba. Wdzięczni nawet powinniśmy być naszym katom i wyjednać im w niebie łaskę nawrócenia. Jednym słowem, jesteśmy niezwyciężeni. A co by to było za szczęście umrzeć jak żołnierz na posterunku i przypieczętować krwią miłość ku Niepokalanej. Tego wam życzę, drogie dzieci, i tego życzę sobie samemu. Gdy wybucha II wojna światowa, ojciec Maksymilian pozostaje w Niepokalanowie. Większość braci wraca ze względów bezpieczeństwa do rodzinnych domów. Pozostają nieliczni. Do Niepokalanowa wkraczają Niemcy. W 1940 roku ojciec Kolbe zwraca się do swoich współbraci. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To przecież modlitwa dana nam przez samego Pana Jezusa. Co więc za kłopot by to był, gdybyśmy nie mieli nic do odpuszczenia? I co za szczęście, gdy się nam przytrafi w ciągu dnia dużo grubszych kawałków do odpuszczenia. Natura wprawdzie wzdraga się przed cierpieniem, ale jakżeż ono potrzebne. Wystarczy całkowite przebaczenie win względem nas popełnionych, by uzyskać tytuł do odpuszczenia win naszych względem Boga. Kochajmy wszystkich bez wyjątku, przyjaciół i nieprzyjaciół. Przychodzi jeden oficer około godziny 10 przed południem do mnie, do furty, i mówi tak: ja bym chciał, proszę brata, w tej chwili pójść do waszego przeora, tak nazwa ojca naszego przełożonego. I przychodzimy tu do ojca Maksymiana, zmijemy go, ojca Maksymian go przyjął. I on, ojca Maksymian, znał język niemiecki, ale słabo, No i na końcu mówi tak: proszę ojca przeora, słyszałem, że macie tu w klasztorze brata malarza. Ja bym prosił, żeby ten brat malarz dla mojej mamy w Bawarii zrobił duży obraz Matki Bożej. Na to ojciec Maksymian odpowiedział: tak, mamy tego takiego brata i ten to może zrobić, ale musimy pójść do niego, by z nim porozmawiać. I tam jeszcze potem porozmawiali troszeczkę, potem się pożegnał ten pan porucznik z ojcem Maksymianem, z tym bratem, i ja z nim wyszedłem. Jak tylko te zewnętrzne drzwi, które idą w kierunku kościoła, tam przy furty kościelnej, jak tylko zamknąłem te drzwi za sobą, podał mi rękę i mówi, ale po niemiecku to powiem: ihr habt aber einen netten Prior, ależ wy macie zacnego przeora. Za jaki mogło być 12 dni, 10 albo 12 dni, o tej samej godzinie, o 10 znowu przychodzi do mnie i mówi: bracie, zostałem przeniesiony, jutro muszę stąd odejść. Ja pragnę i chcę w tej chwili jeszcze raz pójść do waszego przeora, by się z nim pożegnać, ale zanim się pożegnam, pragnę mieć zdjęcie zrobione z waszym przeorem. Na to mu odpowiedziałem: tak, to trzeba będzie przedstawić ojcu przeorowi. Ale idąc dalej, pomyślałem sobie, jak ojciec Maksymian wybrnie przed wojną. Przecież jestem z obozu wrogiego w stosunku do niego, do tego porucznika. Przychodzimy do ojca Maksymiana, z miłym uśmiechem go przyjął, kazał mu usiąść w tym samym miejscu, co przedtem, co gdyby pierwszy raz. No i to i owo rozmawiano. A ja potem się wtrąciłem i po polsku ojcu Maksymianowi mówiłem: proszę ojca gwardiana, gwardianu franciszkanów jest przełożony, proszę ojca gwardiana, pan porucznik przyszedł, by się pożegnać ojca gwardianem, został przeniesiony, jutro musi odejść stąd, ale zanim się pożegna, prosi o zdjęcie z ojcem gwardianem. Tak,
dobrze, z miłym uśmiechem, nic się nie zastanowił. Zawołał, wziął telefon, zawołał brata Bonifacego, dziecko, przyjdź z aparatem, będzie zdjęcie zrobione przed niepokalaną, przed figurą niepokalanej. Sednem doktryny hitleryzmu był relatywizm prawdy. To jest prawdą, co pożyteczne dla narodu, fałszem to, co złe. Niemcy bali się kościoła polskiego. Konrad Henlein, zastępca gubernatora Hansa Franka, odpowiadając w roku 1942 na pytanie, dlaczego Niemcy niszczą duchowieństwo polskie, powiedział biskupom polskim. Czynimy to ze względów zasadniczych. U was w Polsce jest tak, kościół i naród to jedno. Musimy to rozerwać. Dlatego bijemy raz w kościół, raz w naród, aby to zniszczyć. Niemcy zabraniali wydawania jakiegokolwiek czasopisma w Niepokalanowie. Ale ojciec Maksymilian nie zrezygnował z wydawania Rycerza. 16 lutego 1940 roku wystosował do niemieckiego okupacyjnego referenta prasowego list. Wielmożny panie, co do miesięcznika Rycerz Niepokalanej, uważam, że przyczyni się on dla dobra ogólnego, a to z następujących powodów. Ja i pan za 100 lat czy 200 żyć już nie będziemy. Wtedy ustaną wszystkie sprawy, choćby najważniejsze, i pozostanie tylko jedna. Czy i gdzie wtedy będziemy? I czy będziemy szczęśliwi? Nie inaczej i inni ludzie. Co godzina zaś zbliżamy się do tej chwili. Podobne zagadnienia porusza pismo religijne. Najświętsza Maryja Panna to nie bajka czy legenda. Istota żyjąca, kochająca każdego z nas, lecz nie dość znana i nawzajem miłowana. Trzeba więc rozgłaszać jej dobrotliwą działalność, a to można dobrze wykonać przez czasopismo. Wreszcie chciałbym zaznaczyć, że nie czuję nienawiści do nikogo na świecie. Treść ideału znajduje się w załączonych drukach. Co z nich wypływa, to moje. Dlatego pragnę zawsze pracować i cierpieć i choćby życie złożyć w ofierze. Ku zaskoczeniu wszystkich ojciec Maksymilian otrzymał zezwolenie na wydanie jednorazowe Rycerza Niepokalanej. Ojciec Kolbe zamieścił tam swój artykuł zatytułowany Prawda. Chociaż nie wszyscy mówią prawdę, to jednak ona jedna tylko może być podstawą trwałego szczęścia. Żadnej prawdy nie może nikt zmienić, ale może tylko prawdy poszukiwać, znaleźć i uznać, i do niej życie swe dostosować. Pójść drogą prawdy we wszystkich sprawach, a zwłaszcza dotyczących ostatecznego celu życia, w stosunku do Boga, czyli sprawach religii. Jedynie prawda może być i jest niezłomnym fundamentem szczęścia, tak poszczególnych ludzi, jak i całej ludzkości. Niemcom nie spodobał się ten artykuł, ale zwrócił uwagę na ojca Kolbego, dyrektora największego wydawnictwa katolickiego w Polsce. Hitlerowcy zdali sobie sprawę, że ojciec Maksymilian nie podporządkuje się ich propagandzie w mediach. Dla ojca Maksymiliana ten artykuł był zatwierdzeniem wyroku śmierci. Aresztowali go gestapowcy, był na Pawiaku i tam został pobity przez strażnika niemieckiego, który wprost chciał wymóc na kapłanie zaparcie się wiary. Chwycił za koronkę od habitu, pokazał na krzyżyk. Wierzysz w to? Tak, wierzę. Otrzymał policzek. Drugi raz pyta, trzeci. Za każdym razem gestapowiec bił go po twarzy i wyszedł. Gdy wyszedł, trzaskając drzwiami, świadkowie tego wydarzenia byli zdumieni opanowaniem ojca Kolbego.
W naszym kościele posiadamy 3 cenne relikwie związane z życiem świętego Maksymiliana. Pierwszą z nich jest różaniec, z którym się nie rozstawał przez całe swoje życie. Był z nim na Pawiaku, był z nim także i tutaj w Kale Auschwitz w Oświęcimiu. Drugą relikwią jest kielich, którym posługiwali się kapłani w bloku numer 25 w Kale Auschwitz. Wśród tych kapłanów był także i święty Maksymilian. I wreszcie trzecią relikwią jest maleńki mszalik, z którego korzystali kapłani celebrujący mszę świętą w obozie oświęcimskim. Jest bardzo maleńki, mieścił się w dłoni, aż człowieka lęk bierze, gdy patrzy na tę cenną relikwię, na tę cenną pamiątkę. Nie rozstając się z różańcem, ojciec Maksymilian trafił z transportem innych więźniów do Oświęcimia. Mówi Wilhelm Żelazny, numer obozowy 1126. Załamałem się. Postanowiłem pójść na druty. Ale kolega powiedział mi, że zanim to zrobię, powinienem porozmawiać z księdzem. Skontaktował mnie z ojcem Maksymilianem. Ten długo ze mną rozmawiał i na koniec wyciągnął woreczek umocowany po wewnętrznej stronie obozowej bluzy pod pachą, w którym znajdował się porwany na Pawiaku różaniec. Wręczył mi go, mówiąc, że podniesie mnie na duchu. Kiedy po pewnym czasie, w znacznie lepszym stanie, poszedłem oddać różaniec, okazało się, że ojciec Maksymilian poszedł do bunkra na śmierć. Różaniec pozostał u mnie. Przybyłych więźniów witano słowami: Żydzi nie mają prawa żyć dłużej niż 2 tygodnie, księża mogą żyć 1 miesiąc, reszta 3 miesiące. Mówi polski Żyd Zygmunt Gorson. Pochodziłem z dobrego domu, gdzie miłość była słowem kluczem. Być dzieckiem wychowanym w tak cudownym środowisku i znaleźć się potem niespodziewanie całkowicie sam w wieku 13 lat w piekle Auschwitz. Wielu z nas, chłopców, straciło nadzieję. Wielu chłopców w moim wieku rzucało się na druty wysokiego napięcia. Ja szukałem zawsze kogoś, kto miałby jakiś związek z moimi zamordowanymi rodzicami, jakiegoś sąsiada. Kiedy tak błąkałem się, szukając kogokolwiek, z kim mógłbym podzielić się wspomnieniami, ojciec Kolbe spotkał mnie i rozmawiał ze mną. Był dla mnie jak anioł. I jak matka bierze swe pisklęta pod skrzydła, tak on mnie wziął w ramiona. Ocierał zawsze moje łzy. Od tego momentu wierzę o wiele bardziej w Boga, ponieważ od czasu, kiedy zmarli moi rodzice, pytałem siebie nieustannie, gdzie jest Bóg. I straciłem wiarę. Kolbe mi ją przywrócił. On wiedział, że byłem Żydem, lecz to nie stanowiło różnicy. On kochał wszystkich i dawał miłość. W Harmężach została otwarta wystawa profesora Mariana Kołodzieja, byłego więźnia Oświęcimia numer 432, który przybył tu z pierwszym transportem. I to jest wystawa, to jest zbiór rysunków, które mają nie tylko wielki walor estetyczny, artystyczny, ale przede wszystkim mają wartość świadectwa. Dlatego chcę dzisiaj publicznie w tym miejscu wyrazić ogromną wdzięczność panu profesorowi za to, że to swoje świadectwo życia ofiarował temu miejscu, temu centrum świętego Maksymiliana. Jest to, jak sam mówi, jego dar wdzięczności za to, co otrzymał od świętego Maksymiliana jako młody człowiek i także za to świadectwo, które święty Maksymilian dał, oddając swoje życie za drugiego człowieka. Wierzę, że każdy, kto zobaczy te rysunki, to niejako dotknie sercem i sumieniem tamtych wydarzeń sprzed 60 lat. Wyjdzie przemieniony.
obozie wkradli wszyscy. Powinniśmy dostać ćwiartkę, bochenka chleba. Zwykle trafiało do nas tyle, co cała na obcas wystarczyło. Więc myśmy wymyślili sobie wagę z kijka między sobą, my po więzieniach, bo może z warszawskimi transportami, z setymi jeszcze z wolności było inaczej. I myśmy te drobineczki swojej porcji, żeby wyrównać, dawali temu, który dostał porcję mniejszą. To była taka nasza trochę utopijna, ale lagrowa sprawiedliwość. Psychicznie po prostu nas to jakoś wzmacniało. I do dziś jest tak, że ja mam zawsze swoją własną wagę i wszystkie rzeczy, wszystkie uczynki, które mam dokładnie przedtem, ważę dokładnie. Ojca Kolbego, mimo tego, że byłem na tym samym bloku 17, nie poznałem. Może ja go kiedykolwiek widziałem, może się otarłem od niego. Niewątpliwie to było na pewno, ale zobaczyłem go tak naprawdę dopiero, kiedy stanął przed lagerkomendantem Fritschem i poprosił go o zamianę z gajowniczkiem. Sam Fritsch może by i nie przyjął tej propozycji, albo zgodził się, żeby i ojciec Kolby, i gajowniczek poszli na śmierć głodową. Ale ta sprawa go tak zaskoczyła, że zgodził się na to. No, dla nas był to wtedy, nie wiem, myśmy byli w sobie tak, jakby w sobie tylko i w siebie zapatrzeni, bo każdy z nas na każdym takim apelu, który był wybiórką jakby na śmierć, szalenie radośni, wypieraliśmy piersi, staraliśmy się być jakby przydatni jeszcze do roboty, jeszcze zdolni do jakichś działań. Także właściwie w nas była tylko chęć życia i walka, jak było życie. No ale ojciec Kolbe później już był w naszych rozmowach i to z czasem się szalenie rozwijało. Już nie było jak z początku tylko jakby tylko taką notatką w nas, że od dlaczego poszedł. Ojca Maksymiliana wraz z innymi więźniami zaprowadzono do bunkra głodowego. Przez 2 tygodnie słychać było słowa modlitwy i pieśni. 14 sierpnia ojciec Maksymilian jeszcze żył. Dobito go zastrzykiem fenolu. Spalono jego ciało w krematorium 15 sierpnia 1941 roku. Prochy jego rozrzucone z innymi prochami umęczonych w Oświęcimiu na polach tej miejscowości. Spełniło się w ten sposób pragnienie ojca Maksymiana, jakie nosił od młodości. Pewnego razu w gronie zaufanych braci ojciec Maksymilian powiedział: pragnę być starty na proch dla niepokalanej i żeby ten proch wiatr rozniósł po świecie, iżby z tego nic nie pozostało. Wtedy dopiero będzie dopełnienie ofiary dla niepokalanej. Bo jakże nawet 57 lat po Auschwitz nie pytać się dlaczego? Wtedy się bezkarnie nie można było pytać warum. Nie istniała odpowiedź. Taka była logika samozwańczych, pełnych nienawiści władców świata. Dlaczego taka śmierć? Absurdalne okrucieństwo.
Dlaczego nie kończy się tak wielkie zło? Dlaczego wciąż ludzkie bestialstwo na świecie? Dlaczego terror i przemoc? Przecież tak niedawno była Bośnia, Ruanda, Sudan czy Zair. A dziś ziemia święta, męczeńska ziemia, niekończąca się spirala morderstw i zniszczenia. Dlaczego ofiary w Nowym Jorku? Dlaczego Afganistan i Pakistan? Dlaczego morduje się niewinnych chrześcijan na wyspach Indonezji? Dlaczego zło poszczególnych ludzi, zło indywidualne, wypaczenie dobra czy jego brak, co deformuje nasze życie na co dzień? A ponadto zło zbiorowe, zorganizowane, zło grup, mafii, a nierzadko ludzi u władzy, którzy winni starać się i troszczyć o dobro wspólne wszystkich ludzi i dobro każdego człowieka. Co roku 14 sierpnia pielgrzymi z całego świata przybywają do Oświęcimia, by modlić się na tym największym cmentarzu. Bywał tu również Franciszek Gajowniczek, za którego ojciec Maksymilian oddał życie. Pielgrzymował tu kardynał Stefan Wyszyński i kardynał Karol Wojtyła. Już jako papież w czasie swojej pielgrzymki w 1979 roku powie: nieraz tutaj bywałem. Jak wiele razy. I wiele razy schodziłem do celi śmierci ojca Maksymiliana Kolbe. I w tym miejscu straszliwej kaźni ojciec Maksymilian odniósł duchowe zwycięstwo podobne do zwycięstwa samego Chrystusa.